To będzie bardzo dobry dzień. W 3 minutach uskrzydlania wita Cię Alina Kaźmierczak. Judy Garland powiedziała: zawsze bądź pierwszorzędną wersją siebie, zamiast być kiepską kopią kogoś. My tak lubimy bardzo udawać kogoś, kogo nie jesteśmy. Albo udawać, albo dążyć do tego, by być bardzo podobnym do kogoś. Czasami niektóre osoby robią sobie operacje plastyczne, żeby upodobnić się. Inni zachowują się tak jak inne osoby, po to, by właśnie stać się takim samym jak ich idol. Ale najlepiej być sobą. W pewnym klasztorze nauczyciel stwierdził, że już będzie schodził z tego świata i mówi, że tajemniczą wiedzę przekaże jednemu z uczniów, który będzie najbardziej podobny do niego. No i oczywiście, no każdy chciał się poczuć wyróżniony i każdy chciał uzyskać tę niesamowitą wiedzę. Jedni zaczęli wspinać się na palce, ponieważ chcieli być tacy wysocy jak mistrz, inni troszeczkę zginali nogi w kolanach, jeszcze inni ubierali się tak jak on, zaczęli mówić tak jak on, intonowali głos tak jak on. Niestety on nikomu z nich nie przekazywał wiedzy. Pewnego razu w klasztorze pojawił się nowy uczeń. Był wysoki, nie schylał się, był ubrany w swoje rzeczy. Zachowywał się całkowicie odmiennie niż wszyscy uczniowie. I wtedy mistrz poinformował ich, że całą tajemną wiedzę przekaże właśnie jemu. I wszyscy uczniowie byli trochę zbulwersowani. Mówili: jak? Jemu? Przecież on wcale nie jest podobny do ciebie. A mistrz wtedy stwierdził: on jest bardzo podobny do mnie, ponieważ tak jak ja nikogo nie udaję, jest po prostu sobą. Więc bądź po prostu sobą. Miłego dnia. Zapraszam, Alina Kaźmierczak.